Witam w Akademii Lexa. Ja nazywam się Paweł Sałtys i dzisiaj chciałbym omówić emulator ciśnienia Torpedo. Nasz emulator jest w pełni konfigurowalny i uniwersalny, to znaczy, że zadziała z każdym analogowym czujnikiem ciśnienia benzyny. Do wyboru mamy dwa warianty. Jest to zewnętrzne urządzenie, które współpracuje z każdą instalacją gazową oraz narzędzie wbudowane w sterownik linii Alex Optima Expert oraz Alex Idea. Wszystkie potrzebne materiały do uruchomienia tego urządzenia znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce do pobrania, instrukcje i schematy. Tam też znajdziecie schematy podłączenia oraz pliki konfiguracyjne do wielu znanych aut z czujnikiem ciśnienia na listie benzyny. Uruchamiamy aplikację Optima. Zawsze zalecam sprawdzenie, jaki jest najnowszy soft na naszej stronie. W tej chwili jest to oprogramowanie w wersji 2.14. No i przechodzimy do konfiguracji. Otwieramy kartę mapa. Następnie przechodzimy do emulacji ciśnienia listwy. I co widzimy? Ukazuje nam się tabelka, w której będziemy wpisywać wartości ciśnienia paliwa wyrażone w napięciu, w voltach, tak? Po prawej stronie mamy wszystkie parametry, które nas interesują, czyli tak, ciśnienie paliwa wyrażone w voltach, tak jak wcześniej mówiłem, jest to fizyczne ciśnienie, jakie jest na listwie paliwowej. Potem mamy PWM, czyli sygnał sterowania pompą paliwa. To jest bardzo ważny parametr, na niego będziemy bardzo zwracać uwagę, a dlaczego, to wyjaśnię troszeczkę później. No i emulacja też przedstawiona w formie napięcia, tak, wyrażona w voltach, czyli te napięcie będzie wysyłane do sterownika benzyny tak, żeby on nie zorientował się, że pracuje na innym paliwie. I te napięcie będziemy wpisywać w tabelkę, która się znajduje tutaj. Teraz pozwolę sobie omówić pozostałe opcje, które mamy do wyboru. Emulacja, tak, czyli wybieramy, co chcemy wyemulować. W tym wypadku jest to ciśnienie listwy paliwowej. Źródło sygnału. Standardowo w naszej wiązce za źródło sygnału odpowiada przewód sondy lambda 2, czyli koloru szarego. I teraz tak, poziom sygnału PWM. Mamy do wyboru trzy opcje. Jest to 12V, 5V i opcja, gdzie rozdzielczość tego sygnału wybieramy manualnie. W zdecydowanej większości przypadków pracujemy na napięciu 12V, ponieważ takim napięciem sterowana jest pompa. I ja zalecam zawsze podłączenie się do sygnału sterowania pompą, ponieważ ten sygnał ma największą rozdzielczość i mamy największą pewność, że to jest prawdziwe sterowanie pompą paliwa. Modulacja. Wartość napięcia ustawiona przy tej opcji jest to amplituda w wahaniach ciśnienia paliwa. Tak? Czyli jeśli ustawimy w naszej tabelce 2V, to o wartość modulacji ta wartość tabelki będzie się zmieniać. Tak? A okres jest to czas wyrażony w sekundach, w którym ta wartość napięcia będzie się zmieniać. W zdecydowanej większości przypadków standardowe opcje, które są zaimplementowane, wystarczą i z doświadczenia wiem, że zazwyczaj nie trzeba tego w ogóle zmieniać. Na cele instruktażowe wyjaśniliśmy, ale zalecam, żeby używać standardowych ustawień. Dodatkowo mamy przyciski kasowania, czytania z pliku, zapisywania do pliku wartości z naszej tabelki oraz okienko kalibracji. Zanim przystąpimy do kalibrowania naszego czujnika, ja zawsze zalecam ustawić auto na drodze. Tak? Czyli według korekt OBD ustawiamy auto tak, żeby już wstępnie było ustawione, żebyśmy potem mogli tylko ustawić czujnik ciśnienia. Żeby to zrobić, ja zawsze polecam zostawienie auta z dwoma cylindrami na benzynie, tak, żeby ciśnienie
stabilizowało się na takim poziomie jak na benzynie. Ustawiamy auto na drodze, tak jak widać tutaj korekty paliwowe nam się zgadzają, tak? I teraz w zdecydowanej większości przypadków to będzie 95% aut wystarczy wyczytać z pliku dany model samochodów, tak? Większość samochodów, które posiadają czujnik ciśnienia, mamy na naszej liście. Także, tak jak mówię, w 95% to wystarczy. Wgrywamy plik ustawień. W tym wypadku jest to Volvo 2,5 Turbo. Tak? Już nam emulacja zaczęła działać, czyli emulacja, tak jak tutaj widać, zmienia się w okolicach 2V, a sterownik benzyny nie przyspieszył ani nie zwolnił pracy pompy i ono jest ustabilizowane nadal na okolicach 6V. Tak? Włączamy wszystkie cylindry na gaz. Auto pracuje poprawnie, PWM się nie zmienia. Co jeśli nie mamy pliku wsadowego i musimy zrobić kalibrację do danego samochodu? Najprościej zacząć od guziczka kalibracja, wciskamy start i jadąc na benzynie udajemy się na drogę. Sprawdzamy, jak ciśnienie zmienia się względem obciążenia. Tak? I zbieramy wartości napięcia ciśnienia do naszej tabelki. Tutaj widać to auto mniej więcej cały czas pracuje na wartościach PWM-u w okolicach 6,4V. Przy średnich obciążeniach nie zmienia pracy pompy, czyli możemy przyjąć, że te wartości są w okolicach 2,2V ciśnienia. Ok, teraz mocniej robimy, mocniej przyspieszamy. I widzimy, że przy mocniejszym przyspieszeniu ciśnienie nam się troszeczkę zmienia i wartości PWM również troszeczkę schodzą nam tak jakby w dół. Czyli już w tej chwili wiemy, że dolne wartości PWM-u musimy ustawić z wyższym napięciem. Tak, czyli jeśli startowaliśmy od 2,1 V, a przy przyspieszaniu te wartości zwiększały się do 2,2 V, to wiemy, że niżej też musimy ustawić to w tej granicy. Pomiędzy wartościami nie możemy robić dużych skoków, tak żeby sterownik nie zorientował się, że coś jest nie tak, tak? Czyli że zmiana tych napięć nie jest zbyt duża. Wpisujemy sobie tak wierszami. OK. I teraz tak, skoro przy wzroście ciśnienia napięcie na pompie, czyli ten PWM nam spada, no to wiadomo, że w drugą stronę musimy zadziałać inaczej, czyli te wartości muszą się zmieniać. Tak jak wcześniej, nie możemy robić zbyt dużych różnic, ale te wartości muszą zmieniać się tutaj w drugą stronę. No i okej. Możemy sobie kliknąć kalibracja stop. Punkty, które zostały wpisane, są już wpisane. No i co? I w tej chwili przechodzimy na zasilanie gazem. Ok, samochód pracuje na gazie. PWM, jak widać, dalej jest w okolicach 6V. Przyciśnijmy troszeczkę. Tak jak i na benzynie,
PWM nam delikatnie spadł przy wyższych obciążeniach, potem wraca do wartości takich nominalnych 6,4 V. Korekty nam się zgadzają, dalej auto pracuje w okolicach zera. Mamy ustawiony czujnik. To wszystko, jeśli chodzi o konfigurację emulatora czujnika ciśnienia Alex Torpedo. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, link do wsparcia technicznego znajdziecie tutaj w filmiku poniżej. I do zobaczenia następnym razem.